Dokładnie wczoraj w internecie pojawiła się taka, można powiedzieć, zapowiedź ostatniej aktualizacji obecnego sezonu, po którym wiemy, kiedy trafi ona do gry, a skoro jest o niej mowa, to postaram się przedstawić wszystkie obecne zmiany, nowości oraz nagrody, jakie trafią zaraz po jej wprowadzeniu. Cześć wszystkim, z tej strony niekto innek, Kodmigao, i witam was na kolejnym filmie z wielkiej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego, Konkursu na prezent za 300 V-dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 V-dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na obecny moment do startu kolejnego sezonu drugiego zostało nam już dokładnie 22 dni, co oznacza, że przed nami pozostała tylko jedna wielka aktualizacja w tym sezonie teraz, a zaraz po niej kolejną wielką będzie aktualizacja nowego sezonu drugiego. W ostatnich dniach w internecie już zaczęły pojawiać się pierwsze ciekawe informacje w jej temacie, dzięki czemu my gracze wiemy co mniej więcej się po niej pojawi i na samym początku zaczniemy sobie od zapowiedzi oraz daty jej wydania. Informacje o tym zostały nam podane przez Likera Shina, który napisał wersja 28.30 zostanie prawdopodobnie wydana 22 lutego u nas wypadałoby to na 23 w piątek i wszystko to byłoby spowodowane pewną wielką nowością, jaka trafi wtedy do gry. Mowa tutaj dokładniej o nowym sezonie drugim w trybie muzycznym, który według informacji w tym trybie ma trafić 23 lutego i to właśnie wtedy do gry trafiłaby ta wielka aktualizacja, lecz nie wykluczam, że sam update może pojawić się we wtorek albo środę. Cały ten temat dopiero zobaczymy i dzięki tej informacji znamy już tak naprawdę pierwszą nowość, jaka trafi po tej aktualizacji. Czyli tak, dostaniemy nowego skina jakiegoś piosenkarza, kolejne darmowe i płatne nagrody w karnecie oraz ogrom nowości do tego trybu. Nie chcę jakoś bardzo rozgadywać się na temat tego trybu, bo wszystkie szczegóły o nim przedstawiłem wam wczoraj i dzisiaj głównie chciałbym skupić się na pozostałych trybach i co trafi do nich po tej aktualizacji, bo nowości będzie ogromnie dużo. Na początku zaczniemy sobie od trybu podstawowego oraz zmian, jakie trafią na wyspie. I tak, w temacie wyspy spodziewajcie się, że po tej aktualizacji samolot, który znajduje się na lodowcu, wpadnie już do wody, a sam lodowiec będzie o wiele mniejszy. Będzie to spowodowane tym, że powoli on topnieje, co przedstawiłem wam na ostatnich filmach na kanale i nie zdziwiłbym się nawet, gdyby zaczęły pojawiać się tam jakieś małe pęknięcia, które wprost będą nam dawały znać, że niebawem całkowicie się on zniszczy. Kolejna zmiana, jaka trafi na wyspę, to nowe miejsce obserwacji od Walerii, która, jak dobrze wiecie, od wydania ostatniej wielkiej aktualizacji, rozstawiła swój teleskop obok starożytnych slajdów w celu poszukiwania tak zwanej skrzynki Pandory. Do tego wszystkiego może to właśnie po niej na wyspie zaczną pojawiać się pierwsze trzęsienia ziemi, które teoretycznie miały pojawiać się już po tej ostatniej aktualizacji, ale jak widać, nadal ich nie ma i to one najpewniej uszkodzą ten wielki lodowiec. W temacie zmian na wyspie spodziewajcie się również, że mogą pojawić się jakieś pojedyncze nowości fabularne. Bo jak dobrze wiemy, fabuła ostatnio nabiera coraz to większego tempa. Ale do tematu samej fabuły przejdziemy sobie później. A i tak jeszcze dodam, w temacie wyspy to jak zawsze po aktualizacji, w Fortnite doda nam do gry jakiś nowy przedmiot, który będzie aż do końca obecnego sezonu. I najpewniej będzie to jeden z tych dwóch granatów, albo do gry trafi coś totalnie innego. Kolejny temat, jakiego sobie poruszymy, wydaje mi się. Się osobiście, że będzie najciekawszy w całej tej aktualizacji, a są to pierwsze dokładne wycieki na nowy sezon drugi, i nie nie chodzi tutaj o nowy sezon muzyczny, tylko o ogólnie nowy sezon w całym Fortnite. Cie. Jak zawsze, przy ostatniej aktualizacji danego sezonu, Fortnite będzie już w stanie udostępnić, damy pierwszy wgląd na skina, jaki trafi do zestawu startowego w nowym sezonie, oraz co najważniejsze, w plikach gry pojawią się pierwsze jego pliki. Dzięki nim dowiemy się, na czym tak naprawdę będzie polegał kolejny sezon oraz co najważniejsze poznamy dokładne informacje na temat tego, co będzie mogło pojawić się na wyspie, w karnecie bojowym oraz jaka będzie tematyka po jego wprowadzeniu. Co też ważne to właśnie po tej aktualizacji Fortnite będzie publikował dla nas pierwsze jego zapowiedzi, tak więc ja sam nie mogę się już jej doczekać, bo nie oszukujmy się, ale ostatnie dni danego sezonu są zawsze najciekawszymi. Teraz jednak przejdziemy sobie do tematu, który również wydaje mi się osobiście zaciekawi Was wszystkich ich bardzo, a jest to nic innego jak temat darmowych nagród, które trafią po tej aktualizacji, bo jak zawsze Fortnite doda ich bardzo dużo. Jedna z pierwszych nagród, jaka powinna zostać do nas udostępniona, to darmowy plecak z okazji trwającego obecnie FNCS. Jest to dokładnie ten plecak tutaj, i sam plecak najprawdopodobniej będzie dostępny za oglądanie samych wielkich finałów. Co jednak ciekawe, ostatnio przez przypadek został on dodany do sklepu przy kinia Skrytego Czempiona i wiemy to ponieważ grafika w sklepie pokazywała dokładnie ten plecak tutaj, a po wejściu w cały zestaw znajdował się totalnie inny plecak. Poza tymi nagrodami dostaniemy również darmowe nagrody w postaci instrumentów, ścieżek jamowych oraz kolejnego poziomu konta, które będą dostępne w nowym karnecie festiwalu muzycznego, chyba że Fortnite wprowadzi tam coś innego. W temacie nagród spodziewajcie się również, że pojawią się jakieś rzeczy, których my gracze totalnie nie znamy i nie wiemy jeszcze jak będą wyglądały, ponieważ zawsze, ale to zawsze coś takiego trafia do gry i temat ten poznamy wraz z jej wydaniem. Kolejna nowość, jaka może pojawić się po tej aktualizacji to nic innego jak kolejne informacje na temat nowych współpracy i głównie mowa tutaj o Avatarze, Power Rangers oraz One Piece i innych, które są wymienione w tym poście tutaj. Oczywiście chciałbym podkreślić, że najprawdopodobniej żadna z nich nie trafi do gry w tym sezonie teraz, ponieważ aktualizacja ta będzie jeszcze w trakcie trwania eventu z żuwiami ninja, więc mocno powątpiewam, aby w grze były jakieś dwie wielkie współprace. Jednakże spokojnie, bo te Ciekawe informacje jeszcze są przed nami, ponieważ poza zmianami na wyspie, darmowymi nagrodami, nowym sezonem w trybie festiwalu muzycznego oraz nowych współpracach, do gry w końcu zostaną wprowadzone zmiany fabularne. Jak jeszcze nie wiecie, to gracze do tej pory czekają, aż Fortnite udostępni pierwsze zadania zaginionego bananka, które niestety, ale do tej pory nie trafiły jeszcze do gry. I głównie mowa tutaj o tych tabliczkach na wyspie. Poza tym w temacie fabuły dowiemy się, w jaki dokładnie sposób upadnie organ, Organizacja stowarzyszenia, która uprowadziła właśnie tego bananka, co wiemy przez wycieki, jakie podali nam ostatnio likerzy i w taki sposób cała fabuła zostanie rozwiązana. W temacie fabuły możemy również spodziewać, że trafią pierwsze szczegóły na temat Midasa i jego powrotu do Fortnite'a, bo nie oszukujmy się, ale nadal wszyscy czekają na potwierdzenie tematu tego, czy trafi on ogólnie do gry, no i poza tym wszystkim do gry trafią nowe przedmioty kosmetyczne i naprawa błędów. Co jednak ciekawe, ta aktualizacja po Poza tym, że wprowadzi ogrom zmian do wszystkich trybów, wprowadzi również ogromne zmiany do trybu Lego. O czym zostaliśmy już poinformowani zaraz przed startem tej ostatniej aktualizacji. Tak więc spodziewajcie się, że po jej wprowadzeniu do trybu Lego trafi ogrom nowości. I według leakerów, podobno ma tam trafić funkcja łowienia ryby, czy czegoś w tym stylu. Ale na pewno poza tym dostaniemy tam sporo innych, bardzo ciekawych rzeczy. Jak dobrze wiemy, do trybu tego ma trafić również nowy biom, nowe jaskinie, nowe potwory i NPC-ty, ogrom nowych funkcji, przedmiotów i lista ta jest naprawdę ogromna, a ja wszystkie te nowości przedstawiałem Wam na ostatnich filmach na kanale. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!